Cześć. Ostatnio poruszałem temat gry na akordach otwartych w tonacji E-dur. I pod tym filmikiem pojawiły się takie komentarze: no dobrze, ale co jeśli jakiś utwór chcemy zagrać nie w tonacji E-dur, a chcemy, żeby dalej używać tych akordów otwartych, żeby tworzyć przestrzeń też sprzyjającą modlitwie uwielbienia, bo taki był kontekst jakby użycia tych akordów. No więc z pomocą przychodzi mi po pierwsze capodaster w takich sytuacjach, czyli załóżmy, że chcę grać w innej tonacji, nie w E-dur, tylko w G-dur. No i wtedy liczymy sobie. Na pierwszym progu będzie podniesienie do F, do Fis, do G. Czyli capo 3. Gramy chwyty z tonacji E-dur. Oczywiście wszystko przesuwamy sobie. Czyli tutaj będzie E5, tak naprawdę będzie to G. 5. No dobrze, ale nie każdemu może to odpowiadać, no bo jednak cenzura gitary się mocno skraca, to brzmienie jest takie mało głębokie, takie trochę płytkie się wydaje, więc czemu by nie zagrać po prostu w tonacji G-dur, która też jest fajna na gitarę, też jest przyjemna. Też możemy tutaj wykrzesać nieco przestrzeni, zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, tylko pozwólcie, że zmienię kostkę, bo mi się to akurat trafiło, że mam grubość 0,73. A jednak do grania akordowego jednak preferuję 0,5, także chwileczkę. O, okazało się, że mam w spodniach. Każdy gitarzysta powinien mieć kostkę w kieszeni po prostu, bo jakby się zapomniało albo coś by się zdarzyło, żeby mieć zawsze tą kostkę. Ja jeszcze trzymam drugą w portfelu. Także, żeby zawsze mieć możliwość sięgnięcia po kostkę. No dobrze, no to zobaczmy. Zagrajmy sobie jakąś progresję w tonacji G-dur bądź E-moll, bo oczywiście te akordy w tych tonacjach są bardzo zbliżone do siebie, jedynie na stopniu dominanty może być nieco inaczej. Czyli mamy takie akordy: G-dur, C-dur, E-moll i D-dur. Może zagrajmy też w metrum 6/8, żeby dla odmiany troszeczkę inaczej rytmicznie tutaj podziałać. Ja muszę się Wam przyznać, że już dawno nie grałem w taki prosty sposób, używając takich podstawowych akordów w tej progresji. Praktycznie zawsze używam, po tym G-durze rockowym, używam akordu C z dodaną noną, który się bardzo fajnie skleja z tym G-durem, a poza tym jest prostszy do wykonania. Mamy G-dur, później mamy C z dodaną noną, później mamy E-moll. Można zagrać tak jak zwykły akord E-moll, ale możemy dodać tutaj septymę. Możemy się nawet pokusić o zagranie tutaj jeszcze dźwięku D, to jest septyma faktycznie, i dźwięku G, czyli prymy na wyższych strunach. Wtedy jakby ten motyw cały czas nam się przewija przez akord G, przez akord C, przez akord E i nawet przez akord D. Okay, czyli jakby analogicznie do tego, co mieliśmy w tamtej tonacji, były akordy otwarte, gdzie się przewijał motyw EH na każdym z tych akordów. Tak, tutaj mamy motyw GD.
Dobra, jest całkiem nieźle. Mamy całkiem fajną przestrzenną barwę, przestrzenne brzmienie. No ale spróbujmy tradycyjnie dodać jeszcze jakieś ozdobniki. Przy G-durze możemy sobie zejść tym najwyższym dźwiękiem o pół tonu w dół. To jest G, zamienimy go na Fis, w związku z czym zagramy tak naprawdę G maj 7 w drugim przebiegu tego akordu. Okej, coś takiego. Później wchodzimy na C-dur i robimy dokładnie to samo. Z G na Fis. To samo robimy przy E-molu. I to samo przy D-durze. Jeszcze jedno kółeczko. Jak podoba Wam się, troszeczkę brzmi to może lepiej niż po prostu na takich zwykłych akordach. No dobrze, ale co możemy jeszcze innego zrobić? Możemy spróbować zagrać w ten sposób: G6, Cm7 w ten sposób, później mamy E, na przykład tak, i później D-dur. Tym razem E-moll sobie zagramy jako power chord, czemu nie? I sobie zjedziemy na D. A teraz jeszcze inaczej. G-dur tutaj, C-dur tutaj. Teraz E-moll. Już podkreśliłem tej małej tercji. D-dur tutaj. Jeszcze raz. G. C. I D. Czyli jak widzicie, w tonacji G-dur również możemy posłużyć się akordami w pełni otwartymi, gdzie pierwsze dwie struny pozostają puste. Po prostu bazujemy na różnych schematach przesuwnych. I to brzmi całkiem ciekawie. Co jeszcze możemy zrobić? Załóżmy, że mamy tonację E-moll. Jak zauważyłeś, pewnie zauważyłaś, zamiast E-moll możemy grać power chorda. Zarówno zamiast akordu durowego możemy sobie zagrać tego power chorda, czyli ten akord E5, ale również zamiast akordu molowego możemy sobie go dokładnie tak samo zagrać i w kontekście harmonicznym tonacji molowej on będzie właśnie wybrzmiewał jako akord E-moll, a w kontekście tonacji durowej będzie wybrzmiewał jako akord E-dur. Weźmy sobie piosenkę Każdy dzień upewnia mnie, którą znajdziecie w śpiewniku A ku uwielbienie, który jest dostępny również w wersji fizycznej, czyli można sobie kupić zarówno e-booka, jak i wersję taką wydrukowaną i oprawioną. Zapraszam i zachęcam. No dobrze, koniec autopromocji. Wracamy do naszego utworu. Tam są akordy E-moll, H-moll, C-dur na samym wstępie. No i można by to oczywiście zagrać tak prosto. Nic szczególnego, prawda? Ale możemy zagrać, wykorzystując power chorda, H-moll 7 w tej pozycji jako akord otwarty. I uwaga! C z sekstą i z noną. I jeszcze przesunąć to później na D z sekstą i noną. Bardzo ciekawe brzmienie. No i przyznacie, że to brzmi dużo, dużo ciekawiej. Czyli mamy
power chorda E5, Hamol 7, C z sextą i D z sextą. I tak trzy razy, za czwartym razem bodajże. Nie, za trzecim razem już schodzimy na Hamol z powrotem, na Amol z noną, z powrotem na Hamol. Proste? Bazujemy po prostu na kilku schematach przesuwnych i cały czas pilnujemy, żeby dwie pierwsze struny były puste. Także jak widzicie, możemy sobie również poradzić, jeśli jesteśmy w tonacji innej niż E-dur, możemy sobie również grać na akordach otwartych w tonacji G-dur, również oczywiście w innych ciekawych gitarowych aranżacjach, ale o tym może w następnym odcinku, jeśli uda mi się go nagrać. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.